Dzień dobry. Machałem do pana. Dlaczego pan uderza w radiobus? Bo pan udaje, że mnie pan nie widzi. Co to jest za uderzanie w radiobus, panie? Co? Zatrzymałem pana. Co to jest za chodzenie po ulicy? Stwarza pan zagrożenie w ruchu drogowym? Nie stwarzam. Co to jest za uderzanie w radiobus? Niech pan, proszę pana, wyjdzie z radiobusu. To pan się zachowuje. Zapraszam tutaj. Mamy zgłoszenie 3-5, teraz idziemy na zgłoszenie, a pan nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Bo się to skończy dla pana niedobrze. Jak jeszcze raz zobaczy, że pan proszę pana, pan nie podjął interwencji. Żądam interwencji. Skończy to na pana niedobrze. Żądam interwencji tutaj. Tutaj przed panem stoi ale samochód. Pan nie będzie uderzał w radiobus, panie. Pan się zachowuje. Ja znajdę sobie pan nie pluje. Co to jest zachodzenie po ulicy uderzenia w radiobus? Proszę mi nie przyjmować. Co to jest zachowanie, panie? Na publikacji że pan z kamerą tu chodzi, pan, to nie będzie pan uderzał w radiobus, pan rozumie? Niech się pan uspokoi. Kamera to nie świadczy o tym, że pan może robić, pan nie pluje co pan chce. Jeśli pan mnie publikuje, podam pana do sądu. Dobrze. Na narażenie mojego wizerunku. Okej, okay, niech panowie wyjdą z samochodu i podejmą interwencję. Nie będzie uderzania do tego w radiobus. Proszę nie krzyczeć. Nie ma przyzwolenia na takie zachowanie, panie, bo pan sobie robi, co panu się tu podoba. Proszę nie krzyczeć, tylko interweniować. Proszę, ja sobie, proszę, pan interweniował, zatrzymam się. Proszę, co pan mówi? Jeszcze raz pan uderza w radiobus, to pan wyląduje zaraz na tym. Że co, pan mi grozi? Grożę panu, bo tak się nie będzie pan zachowywał. Pan mi grozi? Tak! Grożę panu, że pan nie może się tak zachowywać. Pan mi nie może grozić w taki sposób. Pan musi podejmować interwencję. Pan nie może uderzać w samochód jadący po ulicy! Ja panu pan nie może biegać po ulicy, pan proszę rozumie? Pana, nie biegam. Zatrzymywałem was, proszę bo udajecie, ulicy, że mnie nie jeszcze widzicie. Raz pan mi uderzy w radiobus. To co będzie? To co będzie? Odpowiedzialność karna będzie. To pana chyba będzie karna. Do sądu pan dostanie, proszę pana. I się pan nauczy. Pańska odpowiedzialność. Proszę zejść z ulicy w tej chwili. Ja nie stoję na ulicy. A co to jest? Powierzchnia wyłączona. Proszę na chodniku stać i nie chodzić po na ulicy. Na przejściu dla pieszych stoję. Proszę na chodnik zejść, nie po ulicy chodzić. Do widzenia. Jakie do widzenia? Pan musi tu zaparkować, wyjść i podjąć interwencję. Proszę zejść na chodnik. No, czekam na pana. Dzień dobry. Proszę pana, po raz drugi Straż Miejska nie podjęła interwencji. Strażnik 0791. Groził mi, nie chciał się zatrzymać, udawał, że mnie nie ma. No, różne sytuacje tutaj się dzieją. Ten strażnik powinien po prostu zostać dyscyplinarnie w jakiś sposób poinstruowany. No, oczywiście, poproszę z przełożonym, z kierownikiem zmiany. No, poproszę z kierownikiem zmiany.